Nigdy nie obrażaj dziewczyny. Ogólnie jest to domena słabych, którzy nie potrafią kontrolować emocji i którzy gdzieś tam czasem dziewczyna no coś palnie, no nie, bo na przykład no ty zrobiłeś coś mega głupiego, no i dziewczyna gdzieś tam powiedziała: jejku, ale ty jesteś głupi, no nie. No i gdzieś tam, jak ktoś ma słabą psychę i ogólnie jest słaby, no to czasem może powiedzieć na przykład coś głupiego do swojej dziewczyny, no nie, na przykład ty szmato, no nie, i w tym momencie tu gość już jest skreślony, no nie, bo dziewczyna zaczyna płakać i no o ile ona nie pokazała klasy mówiąc to, o tyle no ty się pogrążyłeś, no bo jako silny facet, no powiem ci szczerze, w takiej sytuacji no najlepiej wstać i wyjść, no nie, więcej zrobisz, no bo to ona gdzieś tam powiedziała, wyzwała cię gdzieś tam i to też nie zrobiła tego gdzieś tam mega jakoś tam mocno, no nie, tylko gdzieś tam, no mówię, kobiety no nie kontrolują emocji, więc musicie pamiętać, że no one czasem potrafią coś palnąć, no nie, albo no mówię, i jeśli ty okażesz brak kontroli gdzieś tam emocji i powiesz takie coś, co ją obrazi, a jeśli jeszcze jest to, powiedzmy, no w publicznym miejscu, gdzie siedzą wasi znajomi, czy co, to człowieku, wszyscy nie będą gdzieś mieli pretensji do tej dziewczyny, że zaczęła, czy coś tam, tylko do ciebie, rozumiesz? Bo naprawdę, no pokazałeś słabość, pokazałeś, że nie jesteś facetem, nie masz jaj i naprawdę, no twoja wartość we wszystkich oczach spadła, no nie, naprawdę. Ja nigdy nie obrażam dziewczyny, nigdy. Jak czasem coś powie, no nie, przykład, to powiem ci, wstaję i wychodzę, no nie. Po prostu, no i po prostu nie chcę przebywać w takim towarzystwie, no nie, nieważne, czy jest to sama dziewczyna, ze mną siedzi, no nie, czy po prostu są jacy gdzieś tam znajomi jej koleżanki, po prostu nie chcę przebywać w takim towarzystwie, a nie schodzę poziomem i gdzieś tam nie zaczynam też wyzywać, bo pamiętaj, ty jesteś facetem, ty masz siłę, ty możesz pozamiatać dziewczyny bez problemu, no nie, więc one no nie mają szans, jakby to powiedzieć, no fizycznie, ale no nie, jakby to powiedzieć, no nie masz prawa, jeśli jesteś silny mentalnie, facet, nie masz prawa tak powiedzieć, bo to jest oznaka to, że nie potrafisz kontrolować no słów, no nie. Wiadomo, czasem gdzieś tam jest z dziewczyną na spotkaniu i się gdzieś tam droczycie, powiesz, ty grubasku, no nie, się śmiejecie, no nie, ona ci coś powie, no nie, ty króliku, no to są takie lekkie, to jest spoko, ale gdy na przykład coś powiesz czasem, tak wiesz, na serio, no nie, nawet jeśli dziewczyna jest zła, wpada w furię, bo gdzieś tam szef ją zwolnił z pracy i ona gdzieś tam, no, musi wygrzmieć, ale najczęściej dziewczyny krzyczą, gdy po prostu nie są zaspokajane w łóżku, wtedy, no, poziom, jakby to powiedzieć, poziom tego napięcia gdzieś musi wyładować, no nie, no i jak będziesz pod ręką, no to rzuci się na ciebie, no nie, no ale lepiej, no ja wyjść, no nie, naprawdę, ja się nigdy nie kłócę z dziewczyną, nie obrażam ich, naprawdę, bo pamiętaj, że ty masz zawsze wtedy czyste konto i nawet jeśli, powiem ci tak, o, jest sytuacja, w której siedzisz z dziewczynami, no nie, i jedna dziewczyna coś powiedziała, ale ty jesteś głupi, no nie, no i ty wtedy wstajesz, wychodzisz, no nie, no to powiem ci, że w tym momencie, nawet jeśli ta dziewczyna, no, z którą gdzieś tam się spotykasz, nic, jakby to powiedzieć, no nie wróci do ciebie, to przyjdzie jakaś koleżanka i no, już możesz się zająć drugą koleżanką, no nie, przyjdzie, na pewno ktoś przyjdzie, no nie, do ciebie, bo dziewczyny są emocjonalne i zaraz, no sama nawet tam ta dziewczyna przyjdzie przeprosić, no nie, naprawdę, ale zareaguj zawsze jak facet, no nie, ja naprawdę, ja nie rozumiem gości, którzy gdzieś tam naprawdę potrafią, no, wrzucać mięso na dziewczynę i rozumiem, gdzieś tam z ziomkami możesz się wyzywać, to nie, no, wiesz, no to
To u facetów to jest może standard, no nie, że lecicie, rzucacie na siebie mięsem i się śmiejecie, no nie, ale no z kobietami, jeśli jest jeszcze to bliska ci dziewczyna, którą stukasz, no nie, no to taka sytuacja nie ma, nie może mieć miejsca, no nie, bo już wtedy jesteś skreślony, no nie, skreślony. Pamiętaj, że nawet jak dziewczyna powie za dużo, ty wyjdziesz, to ona musi później, wiesz, przepraszać, no ona... Wtedy się zamieni w aniołka, no nie przyjdzie. Już zaraz będzie rozporek rozpinała, śniadanie zrobi i po prostu wszystko, żebyś jej wybaczył. No nie, ale to też widzisz, to są fajne takie zachowania, po których dziewczyna gdzieś tam przez głupotę coś powiedziała, a później no musi jakby to powiedzieć, no odkręcać to, no nie. No i ja zawsze sobie siedzę, no nie, z fochem, siedzę, no nie. Tak dalej, no i za chwilę przychodzi dziewczyna rozpłakana, no nie, ja nic nie zrobiłem, ja mam czyste zawsze konto, naprawdę, no nie, no i ona zawsze pierwsza rzecz, którą dziewczyna będzie robiła, to będzie próbować cię rozśmieszyć, no nie, czyli będzie cię łaskotała, no nie, naprawdę, zawsze tak jest, ale musisz być silny, silny, trzymaj, nie, no nie, i poczekaj, potrzymaj jeszcze, no nie. Bo wtedy zyskasz więcej. Później powiesz, bo ja mówię, że idź mnie, chodź mnie wymyj, no nie? I zawsze cię myję. Czyli później ty jesteś królem za to, że na przykład palnęła coś głupiego, no nie? I wtedy no naprawdę. A jeśli natomiast ty powiesz jej, no co się, to uwierz mi, że... Dlatego tak wielu facetów, tak wiele dziewczyn, no... Raz, że zdradza facetów, odchodzi od nich, no bo czasem ktoś powiedział jedno słowo za dużo, no nie? No i na przykład ja poznałem dziewczynę, która ma chłopaka, ja spokojnie sobie czekam, no nie? Zadzwonię, nie odbierze, później sama się odezwie, pogadamy i na spokojnie. Pytam się, czy może wyjść, ona, no na razie nie mogę, no nie, coś tam tego, do lekarza idę, okej, rozumiem, no nie? I ona ci na przykład mówi, to miłego wieczoru, dobranoc, bla, 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 no nie? Mówi wzajemnie. No nie, już mnie wysyła gdzieś tam ciepłe słowa, ja sobie czekam i ten gościu mówię, jedno słowo wystarczy i ona już go zostawia, no nie. Dlatego gdzieś tam słabi mają problem z utrzymaniem przy sobie dziewczyny, no bo za dużo czasem powiedzą, no nie. Kobiety są mega emocjonalne i jedno słowo będzie pamiętała do końca życia. I jednym słowem już możesz stracić dziewczynę na zawsze. Jedno słowo. I to już jest nieważne, czy powiedziałeś to na żywo, czy przez telefon, czy wysłałeś SMS-a z jakimś naprawdę, no nie. Raz to był 2011 rok. Raz w życiu napisałem coś głupiego do dziewczyny SMS-a i to już był koniec, na zawsze. A to była, no, jedna z moich ulubionych dziewczyn. No, ale no i pamiętam od tamtego czasu, no, jak mam... Przestałem pisać, no nie, więc mówię. Zawsze jak chcę coś, już nie wytrzymuję czy coś, no to wychodzę, no nie, no bo mam tą sytuację, że jednym słowem mogę przekreślić wszystko, no nie, naprawdę. Dlatego czasem dziewczyny nie chcą się z wami stukać, nie chcą wam gdzieś tam do buzi brać i tak dalej, no nie, no bo po prostu powiedzieliście o jedno słowo za dużo, no nie, ja nie mam takich problemów. Więc nawet jeśli dziewczyna czasem, podszedłeś do dziewczyny, ona coś ci niemiłego powiedziała, to powiedz, okej, rozumiem, naprawdę, naprawdę nie ma sensu, bo to ona wtedy czuje się źle, no nie. I czasem jest tak, że później ta dziewczyna podejdzie, sorry, no nie chciałam ci tak powiedzieć, ale wiesz, dużo do mnie podchodzi, każdy jest natrętny, no nie. Miałem raz taką sytuację, raz dziewczyna powiedziała mi coś niemiłego w stylu, no nie chcę cię poznać, no nie. To mnie, no i okej, rozumiem, albo odszedłem bez słowa i ta później, gdzieś tam za jakiś czas tą dziewczynę spotkałem i sama do mnie przyszła, no nie, sorry, no nie, ale dużo do mnie osób podchodzi, no nie. No i widzicie, zaczęła mnie gdzieś tam i później... Zacząłem się z nią spotykać, no nie, więc ja mówię, zawsze, jakby to powiedzieć, jestem nieskazitelny, no nie, jedynie to, no, mam tam zawsze coś tam za uszami, no nie, jakieś drobne kłamstewka, no nie, przykładowo, ale takie drobne, w stylu, że na przykład gdzieś tam podchodzę do innych dziewczyn, no ale nie mówię o tym dziewczynie, z którą się spotykam, albo nie mówię dziewczynie, że
powiedzmy, no, spotykam się jeszcze z inną czy coś gdzieś tam, no to nie muszę, nie? Ale ja wiem, że gdzieś tam, no, nie robię dobrze, no nie? Dla tej dziewczyny, więc mówię. Poza tym wiem, że nie mogę złego słowa gdzieś tam powiedzieć. Jeśli na przykład pijesz, no nie, i też nie potrafisz kontrolować słów, no to nie pij, no nie, bo też dużo osób gdzieś tam pod wpływem alkoholu potrafi powiedzieć za dużo, no nie, to też pić trzeba umieć. No nie, i mówię, no dziewczyna gdzieś tam popłacze i tak dalej, nawet jeśli przyjdziesz, będziesz przepraszał, ale pamiętaj, że to w niej już zostanie na zawsze, no nie, i naprawdę ciężko, bo o ile kobiety nie potrafią gdzieś tam kontrolować emocji, to ty musisz, no nie, i ona czasem coś mówi, nawet to się nie zastanawia, no nie, no ale jak ty coś palniesz, naprawdę, no to uwierz mi, że nawet najpiękniejsza dziewczyna odejdzie, no nie. Musisz być jak samiec, no nie? To ciebie nie rusza, no nie? A jak już naprawdę zabolało cię to, to po prostu wstań, wyjdź. Nawet jak jesteś gdzieś tam na spotkaniu z dziewczyną, no to mówisz, dobra, jedziemy do domu. Gdzieś tam odstaw ją na przystanku, coś, nie dawaj pocałunku, nic się nie odzywaj. Bum. I zobaczysz, że... Jeśli nie chciała się stukać, to przyjdzie na następne spotkanie tak bez majtek, że tak powiem, no nie? No, więc to też jest fajny tryb. Ja chciała, ja uwielbiam, jak mnie czasem dziewczyna coś powie za dużo, bo ja wtedy wjeżdżam, foch i kurde, mam wszystko, no nie? Mam wtedy wszystko. Jestem jak król, siedzę sobie, masaż stóp, lecisz, no nie? Nie, jeszcze mi nie przeszło. No, mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.